Elo grupowicze, witam was dzisiaj drugi raz, wróciłem z miasta. Muszę tu ogarnąć na tym warsztacie, bo mi będzie potrzebne czyste miejsce na wymianę tych oto zestawów naprawczych, w tym oto dziadku, jak ja to nazywam, bo to jest dziadek skuter. On już swoje w życiu przejeździł 56 tysięcy, ale jeszcze pojeździ. No w tym roku przejechałem nim zaledwie 35 km, ale 35 nim przejechałem, no, motorem 1000, no skuterem, no nim jeżdżę koło domu. Ogarnę se tu, oto ło, wszystko, trochę tu sprzątnę, pozamiatam, wezmę nowe kartoniki, bo to tak na brudnym to będzie nie bardzo to tak wymieniać. Także tam napiszcie, czy powiedzcie, czy zadzwońcie, co tam u was ciekawego dzisiaj słychać. Także zacisk rozebrałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki to jest syf. Zobaczcie, tam w środku. Już zamiast płynu to chyba błoto płynęło. Dziwne, że to nie działało, nie? Dla porównania, to jest stary tłoczek. O, to jest stary. A tak wygląda nowy. Nowiutki. Także idę ten zacisk umyć. Także umyłem to tak jak się dało. Włożyłem już tutaj w miejscu, gdzie będą tłoczki, nowe uszczelki. Zaraz nasmaruję to płynem hamulcowym i będę delikatnie je tam wkładał. Odpowietrznik też nowy jest w zestawie, wkręcę na koniec. I potem pompa. Także zacisk złożony. Jak widać. Tłoczki nowe, uszczelki wszyściutko, co tam do niego idzie. Prowadniczki nowe, wszystkie te gumki. Tu. Odpowietrznik. Wszystko jest nówka. Korpus tylko jest stary. Przecież korpus się nie ma prawa zepsuć. Co w nim się może zepsuć? Także jeszcze czeka mnie tutaj zamontowanie tego tu i wymiana tej pompy, tej składa na tą fabryczną, którą teraz będę regenerował. Tu mam do niej też zestawik. Wymienimy. Proste. Będzie śmigać, tak jak ma być. Witajcie! Dzisiaj zabiorę się znowu za ten skuter, ale nie wiem, czy będę go przerabiał na dwa amortyzatory, ponieważ za dużo z tym roboty to raz, a dwa, że za duże wyjdą koszty przerobić go na dwa amortyzatory. Za drogo to będzie kosztować, a i tak zapewne tym skuterem nie będę mocno jeździł, także dwa amortyzatory nie będą mu potrzebne, najwyżej kupię mu do tyłu nowy, a na silnik kupię po prostu nowy wahacz i tyle. Bo tak będzie najtaniej. W sumie tak to można nazwać, że najtaniej. Ponieważ no, żeby przerobić go teraz na dwa amortyzatory, to trzeba by było ten cały wałek tu w przekładni dać dłuższy, to raz. No sam wałek to kosztuje tylko 17 zł na Allegro,
No koszt śmieszny, ale no na samym wałku się to nie opiera, bo wtedy musiałbym dać cały inny tłumik. No inny tłumik wymienić, bo po prostu ten już tutaj nie podpasuje się, żeby nie wiem co, bo on jest do typu silnika z jednym amortyzatorem i on po prostu za bardzo przylega tutaj do koła i nie da się nic z nim zrobić, a przespawywać go, cudować to jest w ogóle bezcelowe. Także zostanie na tym jednym amortyzatorze. Wymienię tylko ten wahacz, wałek rozrządu i ewentualnie cylinder na większy i to wszystko, bo tu, no i łożysko w kierownicy to bezapelacyjnie, bo no bo tam trzeba to wymienić, no tam łożysko jest tanie, akurat 50 zł kosztuje to, ale bardzo dużo roboty przy tym, ale a dzisiaj zajmę się mianowicie wymianą łożysk w całej tej przekładni tutaj. Całej przekładni, która znajduje się właśnie tu. Tutaj jest przekładnia. I teraz, żeby dostać się do całej tej przekładni, muszę zdjąć koło. Tłumik oczywiście będę musiał zdemontować całkowicie, bo mi będzie przeszkadzał. Zdjąć koło, rozpiąć układ hamulcowy, zdjąć szczęki, i zdjąć ten i jeden korpus całkiem, bo i w tym korpusie jest łożyska i w tym korpusie są łożyska, także zobaczę co tam się dzieje. Łożyska na pewno pójdą do wymiany, bo to i luz jest i ewentualnie za ciężko to pracuje. No i da mu się większy cylinder, to i tak będzie koło domu tylko jeździć w razie W. No i ewentualnie może uda mi się cały ten dekiel z tym kopniakiem nowy gdzieś, albo gdzieś używany może mi się uda, żeby chociaż kopniak działał, bo to różnie bywa z tymi skuterami. Czasami tak jest, że akumulator jest dobry, naładowany, a on ci na rozrusznik nie zapali, a podejdziesz, raz kopniesz i chodzi. No i na takiej zasadzie to działa, bo chciałem zrobić tak, jak ojciec ma tu w tym nowym skuterze, ale to wyjdzie za drogo, bo musiałbym kupić cały ten, o tak jak tu jest drugi amortyzator, tu bym musiał kupić cały ten, o ten wahacz, co tu jest. Tu już tłumik, widzicie, jest daleko od koła, jest przymocowany do wahacza i całkiem to inaczej to tu wszystko wygląda, także za drogą, no tłumik kosztuje prawie 200 zł. To równie dobrze mógłbym nie wymieniać nic w tym silniku, bo jak to się mówi, znalazłem w internecie cały silnik, ale daleko, bo w Pasłęku, to trochę daleko ode mnie, za 450 zł. Cały silnik taki sam jak ten, tylko że już jest z tym wahaczem na dwa amortyzatory, tylko tłumik bym musiał dokupić, ale też huk wie, jak tam ten silnik pracuje i co w nim jest do zrobienia. Także sami wiecie. A ten skuter i tak nie będzie jeździł nie wiadomo gdzie daleko, także niech będzie. Dostanie tu nowe tylko łożyska na razie za te parę groszy i na razie tyle planuję z nim zrobić. Może jak będę miał jakiś przypływ gotówki, może pobawię się z tym wałkiem rozrządu, tam cylinder większy wstawimy i będzie skuter po prostu silniejszy i to wszystko, bo słaby jest 50, no. Tam ojca ten nowy jest 50, ale to bez porównania, już jest nowy typ. On idzie, a ten to jest stary typ i tam bardzo dużo rzeczy jest nie z tego silnika powyrzucane. Kiedyś ściągałem z niego blokady, no zresztą on ma swoje 50 tysięcy przejechane, więc nie ma co z niego tutaj, nie wyciśniesz z niego cuda, także na razie tyle. Będę się brał za demontaż tłumika, zdejmę koło i pokażę wam, jak to tam
wygląda przed rozmontowaniem przekładni. No i dla niedowiarków, że wybiłem łożysko papierem toaletowym, to podniosę wam, zobaczcie. Papier toaletowy, młotek i kawałek śruby. Chwilkę to trwało, ale się udało i działa, i można, tylko trzeba mieć na to czas. No i jak się samemu takie naprawy robi, to można się pobawić, postukać i można łożysko wybić. Także się da. Papierem toaletowym, wodą, młotkiem i chwilą chęci, no i piwko do tego, bo bez tego nie pójdzie. Także tak te łożyska wybijam, tak dla niedowiarków, żeby było, że można papierem toaletowym, wodą, młotkiem i kawałkiem śruby wybić łożysko ze środka korpusu nieprzelotowego. Także tak. To łożysko i to łożysko zostanie, bo są dobre, mają zero luzu, gładko się kręcą, a to na wałku sprzęgła delikatnie szumi. Przepraszam. To te wymienię jeszcze i wymienię, gdzie ja ten korpus? A tu w korpusie wybiłem wszystkie. I tu w korpusie wymienię wszystkie. A tutaj te dwa zostaną, bo nie przejawiają śladu żadnego zużycia, ani to jest jeszcze zużyte i jeszcze to wybiję i jutro pojadę do sklepu i zamówimy. No może będą na miejscu, to takie kupię. Uszczelniacze oczywiście, bo jest uszczelniacz tam w korpusie i tutaj jest uszczelniacz z tej strony. O, z tej strony w środku był uszczelniacz, o ten mianowicie, i jeszcze uszczelniacz wymienimy tutaj, ten zaraz go wyciągnę i też go wymienimy, niech już będzie nowy. I na razie to tyle i trzymajcie się. Witajcie! Przejechałem się dzisiaj skuterem. Powiecie, że zwariowałem. Zwariowałem! Przejechałem się. Zobaczcie, jak wygląda. Cały w błocie. Nie na darmo tą oponkę mu zakładałem do tyłu. A, nie na darmo, nie na darmo. Taką oponkę mu założyłem. Tam wszystko ładnie, pięknie. On prędkości nie wyciska, ale błoto, nie błoto, musi iść. Staruszek sobie radzi. Cały tam. O, to gówno go pobrudziło. Jak przez takie błoto, co ja przejeżdżałem, to i tak go gówno pobrudziło. Ale oponka sobie radzi. Także witam was w niedzielny wieczór. Życzę wam miłego weekendu. Ja oczywiście tym skuterem jeździłem po polach nie dlatego, że mi się chciało jeździć, tylko z tego powodu, że mi się chciało wypić. No. Także taka różnica. Możecie mnie potępiać, możecie mnie chwalić, jak tam sobie chcecie. Trzymajcie się. Na razie. Hej!